Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wiosennym nawożeniem trawnika. Zapraszam do ogrodu. Wiosną po wertykulacji trawnika jest idealny moment na zasilenie go nawozem. Mamy zerwany filc, mamy naciętą darń, więc on bardzo fajnie będzie się przedostawał do gleby i te składniki trafią do korzeni roślin. W tym okresie dobrym wyborem będzie nawóz wieloskładnikowy, nawóz NPK. Zawiera on azot, który jest potrzebny do wzrostu roślin, sprawi, że trawa będzie zielona. Jest tutaj również fosfor, który dobrze wpływa na rozbudowę systemu korzeniowego, i potas, który przygotowuje rośliny, naszą trawę w tym wypadku do okresu stresu związanego z suszą na przykład, zwiększa też odporność roślin na choroby grzybowe. Użyję takiego prostego siewnika, który pozwoli mi w miarę równomiernie rozrzucić ten nawóz na trawniku. Kiedyś próbowałem robić to ręcznie, ale do tego trzeba mieć odpowiednie umiejętności manualne, bo rozrzucanie byle jak po prostu widać później na trawniku, gdzie nawóz nie doleciał, więc trudno to zrobić dobrze, bez użycia sprzętu. Polecam prosty siewnik. Zatem do dzieła i zobaczmy, jak to będzie działało. Na tym etapie nie ma już wielkiej filozofii. Po prostu wsypujemy nawóz do siewnika. I teraz wystarczy wziąć siewnik i jeździć równo miejsce przy miejscu. Teraz, kiedy nawóz jest wysiany, sprawdzamy prognozę. Jeżeli będzie za chwilę padało, to koniec roboty. Jeżeli nie, musimy obficie podlać trawnik. Ale w tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy na kolejne. Nie zapomnijcie polubić filmu i subskrybować naszego kanału. Do zobaczenia.